to, bez skarbów nie mamy, bez przyjmij pokłony, które Ci składamy. Oto bochen chleba i słodkie kołacze, niechaj mały Jezus z głodu na mnie płacze. Dania maleńkiemu piękne jabłuszko i jeszcze dołożę z lufru serduszko.
Zobaczcie wszystkie dzieci, dostaje Jezusowi, gdzie gwiazdeczka świeci. Patrzcie, jak gwiazdka na niebie mocno świeci. Ona wiedzie do dzieciątka, które kocha dzieci. Powiedz, drogi aniołeczku, który siedzisz przy żubeczku, jakie żubek ma znaczenie, święty Boże Narodzenie? Żubek ludziom przypomina, że Bóg posłał swego syna, który w stajni się narodził, przez co z grzechu oswobodzi. Bóg się rodzi w ludzkiej ciele, cierpi z ludźmi bardzo wiele. On Bóg, który rządzi światem, człowiekowi stał się bratem. Oto ukrył swoje bóstwo, a ukochał żółb ubóstwo, byśmy go naśladowali, biednych ludzi ukochali. Powiedz, miły aniołeczku, który siedzisz przy żółbeczku, co oznacza ten opłatek, biały jak wysiłek opłatek, i co znaczą te życzenia, dzień Bożego Narodzenia. Ten opłatek dziś oznacza nadzwyczajny chleb poracza, w którym karmi się rodzina, to nam jedność przypomina. Jak z opłatkiem się dzielimy, bo rodzina stanowimy. Mamy szczególnie się miłować, mogą wciąż za chleb dziękować. Dzieląc się zaś tym opłatkiem z bratem, siostrą, mamą, tatkiem, zwykle składa się życzenia wiary, siły, powodzenia i niech każdy mocno wierzy, kto bliźniemu życzy szczerze, że Bóg spełni te życzenia dzień Bożego Narodzenia. Ja zaśpiewam Tobie, zanucę kolędę, przytulę do serca, zawsze z Tobą będę.
żółwka świat idzie, braterstwo i miłość, bo już głodem bezdomnych na świecie nie było. Spraw tak proszę, boskie dziecię, żeby ludzie na tym świecie jednak mieli w myśli serce i podali sobie ręce. A ty śpij, dzieciątko, na zielonym sianie, w naszych małych sercach nic ci się nie stanie.